ci w dole. Robert, o, ci w ryj. Ty k***o za***na. O k***a. No to masz jakąś technikę, k***a. Oszuście j***ny. Zaraz ci się dysko derwie. Patrz. O k***a. Spider. Ej, to teraz... Ja p***a. Co zrobiłeś? Co k***a? To dobre, bro. No, nic nie widział. Najcięższy. Kurwa mać. Ale zajebiście. O, i one to już tak stoją, jak powinny stać. To już można je rozciągać. Ale to pewnie są tak. Tak. Pytam. Czyli wszystko jest gites. Tak. No to 25 chłopaki podniosą. Ja właśnie 25 się mogę podnieść. Ale to nie dziwię się. Pączek, jak oglądałem ten filmik, to zapisywałem sobie maksa każdego, nie? To Pączek się zatrzymał na chyba 17 kilo. A i zobacz, zrobiłem wam, żeby było wiadome. Widziałem, na zdjęciu widziałem. Bardzo ładnie. A i bym prosił tylko, żeby tym nie rzucać, nie? Dobra, a dlaczego? Nie to, że chcę, tylko po prostu chcę znać powód. Takie coś, to na luzie, nie? Tylko, żeby po prostu tego nie podnieść, bo może pęknąć. Okej. Okay. Nie, napierdalać to mamy moc. Właśnie, tam to można, ale nie tym. Bo ten kurwa, granat... jak naboje to wygląda. Jak do czołgu, nie? A patrz teraz to. Zajebiście. No super to jest. To jest na każdym. 15 to ja podnoszę. 15 to dobra, idzie Robert, on podniósł 32 marek, tak oglądałem ten film. To może podnieść. Ale fajnie, że one są w jednym rozmiarze, co? No zajebiście. Jak ci się podobują? Zajebiste. Siema. No tak, to lekkie jest, wiadomo. To też podniesiesz. Czekaj, no to nie jest tak łatwo. No bo on ma krótki, tą górę ma krótką, nie? Tak, tam to było długie, bo tutaj mam do porównania, to jest... Masz ten tygiel? Tak, tak. To było dłuższe, to dużo dawało, nie? No tak. Skór można było złapać, no, to dużo. Tu masz tylko kawałek tego uścisku, tak. Nie? A łatwo podnosić 2,5? Czy jestem taki dzisiaj słaby już? Nie, właśnie 2,5. Nie, zobacz, jest duża różnica, wiesz? Jak 15, tak, wiesz. Jest tam amnezja? A tutaj to... Czekaj. Nie, dobra. Dobra, ale 3,5. Ale to jest, czekaj, to jest uniesienie. To było uniesienie, tak? A wstaniesz tak na po prostu? Według zasad to było oderwanie, tak? Oderwanie jeszcze mówił on na tym filmie. Tak. Robur, zaliczasz? Do gór? Kurwa mać. Czekaj, ja sobie to postawiam. Tu już jedną techniką trzeba, no nie jest tak jak tam, że kurwa tak upało się złapało. Kurwa. Jest mało miejsca. Ja wtedy więcej odpoczka, że... No. Kurwa, takie konkurencje są pojebane właśnie. No i franczezu. Oderwałem od ziemi. Zaraz ci się dysko derwie. Patrz. O kurwa mać! Spider! Ja pierdolę! Co wygląda? Ale co kurwa zrobiłeś? Gdzie to wziąłem? Jak on to podniósł? Bo zostałem, zasłuchaj. Co ty kurwa? Przykleiłeś palce. Kurwa! Co? Przykleiłeś kurwa palce w chuj. Ty pojebane jakie. Co ty robór? Jak to magneta to fajna rzecz. Kurwa mać. No jak? Kurwa. Klej masz w chuj na tych palcach. Ja mam ścisk silny. Oj tam. Słabo coś kurwa dzisiaj. I rozsławiam. Ty, przysięgam, że nie, jak zrobiłem u siebie, nie byłem w stanie tego podnieść, ale teraz z tą magnezją. No nie, co ty? Ja pierdolę, ale jak wysoko to podniosłem? Kurwa, za łatwo ci to poszło, ty. Trzeba opracować ty. Nie, nie. Zobacz! Dobra, jest. Dobra, prawda jest taka, że siedział 3 dni w kołpie i zastanawiał się, jak to zrobić. On tam pewnie ma gdzieś, wiesz, są progi takie, że paznokcie wkładł. Pokaż, paznokcie obcinałeś? Obcinałem. Da się to, tylko w pewnym momencie już jest lekko. O, kurwa, tak trzeba to ścisnąć i bane mocno. Zakwasy mam. Oderwania, a potem już się... 3 dni pod rząd się szarpałem. Ale ty, bo ja tu tak wysoko podniosłem. Mogę rękę ledwo w ten. Dobra. Ty, no on po piąty raz już podniósł. A którą jest? Zaraz do biura. Ja mam, jestem praworęczna, ale mam lewą silniejszą. Prawą nie mogę. Ja ty wtedy też miałem lewą silniejszą, ale teraz miałem nadrwane więzadło.
prawo ten to oplata jako śmiornica, tak to się nie liczy, kurwa, widzisz jak on palce? Nie, no, gdzie idziemy? No. 15, tak? Na chuj na ta siłownia. Dawaj. Nie no, kompromitacja. Ale teraz powinien tego, serio? No zobacz. No kurwa, przecież staram się, kurwa. No dobra. Ale ledwo, kurwa. Teraz, no to teraz ja muszę, dobra, kurwa. Czyli, bo bałem się, że tego 25 nikt nie będzie mógł podnieść. Nie, no do zrobienia. Jak przesmarujesz tym, to do zrobienia. No. Kwestia tego, że się... Ale 35 nie chuja. A może pod 35 podejść? Bo tak. To jest psychologiczne, może bariera jakaś, co? Na 35 jest na bardziej wyryta moletka. Na ten, na gryf. Co jest? Bardziej jest wyryty ta zębatka, tak jak na gryfie, moletka. Okej. Bo na początku zrobiłem, góra była cała śliska, jak tutaj, bo ścianki, nie? Ale to było za śliskie i od razu palce się zbywały. Nie, no tak. Ale wąchę. Nie, no ale to ma być takie, że nikt tego nie podniesie, nie? A kiedy to będziecie obklali tym? No muszę teraz to zmierzyć, wiesz, bo chciałem to dokładnie zmierzyć. A myślicie, jakie smaki, jakie kolory? Który będzie który? Ja będziemy to przegadywać, ale ja proponowałem najlżejszy klasyk. O no, też tak myślałem. Nie, najcięższy klasyk. A, dobra. Najlżejszy tropik, a po środku mango, żeby był znowu zielony, żółty, czerwony. Ej, to jest dobre, no. No. Ale będziemy jeszcze przegadywać to, bo nie rozmawialiśmy o tym. Ale no tak mi się wydało, że to będzie taki alfabetyzm zachowamy, że ludzie będą kumać, nie? Mm-hmm. Że nie będą się zastanawiać, który jest cięższy, tylko od razu spojrzą przyzwyczajeni do sygnalizacji. A ta magnezja bez kitu, ile to daje? I będziecie robić zasady, że do kolan, czy jak to podniesie znowu? No pewnie tak samo jak wtedy. A i bo to jest surowa stal, nie? Nie myjcie tego wodą, bo to nie jest jeszcze zabezpieczone, to od razu będzie rdza łapała. Tylko jakąś na sucho, jakąś ścierką. A jak to można zabezpieczyć, żeby tak się nie robiło? Lakierem bezbarwnym. W sprayu taki będzie. O kurwa, jak już tak to podniosłem teraz. W sprayu, no? To bym się stali robił. Ja pierdolę. Nie no, Robert, no The Wall, musisz to podnieść. Czterema, kurwa. Jakby zdjęcie robił no. Smartfonem. Nie no, całą energię, mam wymówkę dzisiaj. Na bieganiu zostawiłem. Ale no nie no, ja ci wierzę, bo ty podniosłeś... No kurwa, co jest? ...kilo więcej. Na ale tamten... ten. No ale wiesz, no w sumie tamten łatwiej złapać, sam, ale... Myślę, że to pod... Nie, myślę... Kurwa, nie próbuję już. 7 kilo pod tego, no. O kur... Ty skórę sobie zdarłem na kciukach. Ja też. Kurwa. To się wydaje, jak się tak weźmie, to jest gładkie, ale jest ostre, jak się łapie. Wow, 35? Bez magnezji? Właśnie tak, synu, właśnie tak. 35 bez magnezji. No i pokaż, a pokaż na 15, dokąd zaliczasz podniesienie. Tak jak dzisiaj na spotkaniu mieliśmy. Okay. No to śmiało. Prostujesz się. No to śmiało można czerwoną dać zadychę, nie? Co jest, kurwa, trany, bo... No mnie, moje ego trochę ruszyło. Zacząłem serio ćwiczyć chwyt, jeszcze mocniej. Kurczę, no to już źle łapie. A co, nie podniosłeś? Co? 25 nie podniosłeś? To nie jest dobre podejście, że nie podniosę, ale też takie mam przeczucie, że nie podniosę 25 i nie wiem jeszcze dlaczego. Gdzie ty z nim lecisz? Według Roberta to nie jest podniesienie, wiesz? Według Roberta to nie jest podniesienie. Co? Właśnie. To jest podniesienie? Zaliczasz? Ale długo w powietrzu. Jaki cyrkiel ty. Nie wiem właśnie jak jeszcze się do tego zabrać. Bo mi się odkręca, bo ja biorę i jakoś mi się właśnie, widzisz, ucieka mi. Jak w ogóle złapać? Muszę pomyśleć chwilę. Czy tak, czy tak? No, chyba jak tak, to ci się właśnie odkręci. Jak tak, to ci się obkręca, pewnie no, w neutralnym najlepiej. Jak w przód lecisz, to ci się obkręca wtedy. Widzisz, już spuchłem. Nie wiem, nie, to trzeba pomyśleć, na spokojnie. Ale poczekaj, ale oderwałem, a ty nie. Dzisiaj nie. A wtedy? Wtedy oderwałem.
Oderwał? O kurwa! No to masz jakąś technikę, kurwa. Oszuście jebany. Techniki mi nie powiedziałeś, kurwa, i zużyłem moc już. Muszę się zaskoczyć, nie wiem o co w tym chodzi. Jeszcze do boku bardziej. Stań może nie bliżej butami. O, no. Bo tak zrobił robór. I tak podnosił też ten kurwa. No właśnie. Technika. To jest jakaś Kuber, technika tak, nie tutaj. Ma, Kuber. Kuby. Kuba. Patrz, owca. No. Ale śliski jest teraz. No. Podłączasz się? No pięknie, świetna chedza na pewno. Dawaj, próbuj, bo to wiesz, nagle wiesz. Spędziłeś z tymi puszkami trochę. No. Dobra, 3-5 zgarniamy. Tychę, dobra. I spadał, nie? No. Ogólnie na las taki szybkiego. Plastik? No, tak wiesz, nie wiem. Ten unlimited. Kurwa, wymurowane. Przymurowane. Się rozgrzewamy to. O, tak o, też dobrze, kurwa. Ty. Jak? O, co kurwa. To dobre, bro. To dobre, bro. Nie widział. Regulamin. Co zrobił? Na filmie zobaczysz. To było dobre. Ale co zrobił? O, tak złapał. O. No. No. No robór to już zażyczył. Tak, popróbujemy. Robór to zrobił, bo to coś za gładko poszło u robura. Typowo na jakieś... W regulaminie będzie ta technika. Każdy będzie musiał podpisać. No dawaj, podnieś tak jeszcze raz tak wtedy. Trzeba chyba na luzie podejść. A, na sruzie. Po prostu zeszło z ciebie ciśnienie. To jest tak, że zaskoczy, złapie. I idzie. Kurwa mać! Od boku się stanął, tak? No ja tego nie rozumiem, jak on to złapał. No to chyba wolę. Wyciągnąłeś z barku? Że tak złapać, nie? I tak... Nie wiem. Kurde, ale dzisiaj... Ty no nie wiem, strasznie w głowie to męczy. To łapanie, nie mogę... Nie wiem, jak to złapać, ty, optymalnie. Ale dzisiaj robór show. Tak, jest niewygodnie. Tak, też jest niewygodnie. Lekko poszło. Bo się odkręca i idzie ale w dół. Nagle, no to tak albo wejdzie, albo nie. Nie wiem. Jest coś, czego nie wiemy. Czegoś nie rozumiem. Bo to niemożliwe. Ułożeniem ciała może. Zobacz, no kurwa, moja dłoń zaczyna wyglądać jak kurza łapa. Zaliczone? No zaliczone. Trójboju odrzuciłem sztangi, nie zaliczyli mi podejścia. I co teraz? To zasady jeszcze się... Nie będę się kłócił z sędzią. Jeszcze regulamin zostanie spisany. Ładnie podnosiłeś. Przed zawodami oficjalnymi. Ładnie podnosiłeś. Ale nie zaliczone. A ty odłożyłeś tamtą? Przez przypadek? No. Czekaj, no jak ja podniosłem to? Nie, już wiem kurwa o co chodzi. O. No nie, granie. Coś jest tu nie tak. Kciukę technika jakaś wciąż. Mówię wam, bark gra kluczową rolę. Bark? No. Kluczą. Nie wiem. Kluczą, no. Nie wiesz, nie powiesz mi? No, wiem, że wiesz, kurwa, wiem, że to wiesz. Właśnie pytanie, czy nie wiesz, czy chcesz nie wiedzieć? Podnoszę. Pociągnij z bara. No, a zablokuj, weź łopatki, łopatki zaciągnij. Nie, panowie, nie. Tak byś chciał wiosło zrobić, przyciągnąć do siebie. No nie, no nie, 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 to nie o to chodzi. O coś innego chodzi. Tu o coś chodzi. Widziałem, obserwowałem cię. I miałeś na opuszkach jakby palców. Opuszki miałeś na krawędzi, puszki. I ty, może Bartek, też nieświadomie to zrobiłeś, na coś? Nagraniu będzie widać. Opuszki na krawędzi puszki, dawaj. Na krawędzi puszki. Opuszki. Tu? No ale tak, no, no. Tu? Tak, tu? Opuszki, na co puszki. Tak, paznokcie w kuchę. Tak, chyba. Ale dłoń śmiesznie morfuje, nagle zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Kurwa.
Nie no, ten to jak... Nie no, dobra, już bez przesady. Robur nagle 10 koła premii. Chodzi o kciuki. Na deszczu. Mówisz, tak? Na 100%. Chodzi o telefon biznesowy. W sensie, zrobili czy... Jak masz w środku puchę, tak? To kciuk jak najbardziej wygniesz, to go zablokuje sama kopa. Tylko, że on wyginął w drugą stronę. O tak. To jest ta zasada. Trzymaj, Bartek. Pokażę wam na tej mniejszym. Bo owca, pamiętasz, wtedy to działało, jak to robiliśmy. Jak łapaliśmy, do tego kciuka dawaliśmy tak. Masz wtedy mocniejszy chwyt i to jest dwa razy krótsze, więc może być znaczące, nie? I właśnie tego kciuka tak wklejaliśmy. Mhm. Czyli kciuk jest kluczem. Według mnie kluczem jest siła między kciukiem a małym palcem. Bo zauważyłem, że jak komuś puszcza mały palec, to już puszcza wszystko. Dlatego Adamowi tak dobrze idzie. Ma dłoń, jak ale ma stopę. Właśnie, ogromną dłoń. Mamy typa, co ma 2,5 chyba i ma dłoń jako śmiornica. On by mógł tym bica robić. No serio, on tak ubija, tak mu się palce wyginają. Serio od lata tak, no. O! Oh shit, here we go again. I odłożone dla Robura. No nie wiem, czy nie było za głośno. Chuj ci w dupę, Robert, o, chuj ci w ryj, ty kurwo zajebana. Robert, przyjdzie z decybelu mierzeń, bo nie nie podniosłem, zdeklasowałem cię, bo przytrzymałem jeszcze długo, spokojnie. Dużo dłużej. Bez podjary, ty. I ten kciuk, brawo. Serio, kciuk, naprawdę. Tego zablokować. Chodzi o, to jest naturalna pozycja. No, dawaj, Błażej. Weź sobie więcej magnezu na kciuk. Magnezu? No. Ale ty też podkręcasz podniesieniem, to już ten kciuk. Tylko to jest bardzo ryzykowne. Kurwa, boli. No, tak. To blokujesz go kością po prostu w tej pozycji. No. W naturalnym rozciągnięciu. Ty, 35. Teraz zrobisz dla kciuku i kończy się dzień. A ty wygrywasz wszystko. Najgorsze jest to, że próbuję i wiem, że później będę żałował. Bo już mi pieczę kciuk. Patrz to. 35 kilo, o 10 tysięcy. Już skórka, chwila przerwy. Początki. Początki końca. Ogólnie mogę powiedzieć do kamery. Pawka zgolił włosy. I mam taką rozkminę, że na spotkaniu dzisiaj wideo chciałem zarządowi przedstawić pomysł. Bo on tutaj ma taki echolokację jak delfin. Gdyby go tak złapać za to, to za 100 tysięcy złotych. Jakby Pawkę ktoś za to, za ten róg tutaj podniósł go tak do góry. Nowy smak. No. I za 100 koła Pawkę po prostu możesz podejść i podnieść go. 80. 4 kilo. Dobra. Handel był 80, no to co to jest? 84, tak. Tylko 4 kilo więcej. Dobra, ostatnia próba. To jest tylko 10 kilo. To jest... 10 kilo różnicy, tak. Nie dziś, panowie, ostatnia próba to była, dzięki. Skóreczka nie trzyma. W chuj proste. Wiesz, takie podchodzisz? Chwytasz, podnosisz.